No to tak, jesteśmy na trasie ultramaratonu w górach Izerskich. Jest bombowo. Pogoda, jak widać, deszczowa, naparza od samego rana. Tak na razie git. Można powiedzieć, zapierdalamy. Normalnie wbiega się normalnie po rzece, nie? Jest normalnie rzeka, tak mocno pada. I nie jest łatwo. A muszę powiedzieć, że ci, którzy z tyłu będą mnie biegli, będą mieli jeszcze gorzej, bo ta woda dopiero się zbiera. Ale generalnie tak. No dobra, teoretycznie według traku granego zostało mi jeszcze 16 km do mety. Kładzik zasuwa. Proszę bardzo. Szedł. Jedzie na sygnale koleś kładem. Dopru, może coś się stało. No i tak sobie biegnę. Klimat, wiadomo, jak to na maratonie jest ciężko, wszystko boli, no, ale pomału kula się do przodu, nie? Teraz zaraz jeszcze będzie stroma taka bardzo górka, a potem jeszcze w miarę z górki będzie, nie? Także byle przewalić jeszcze te 6 km. Potem jak już będzie dycha, to już będzie miód malina. Kto dyszki nie zrobi, prawda? Każdy, to jest na sam koniec, tylko są dwa parkrany, prawda Piotras? Oj, dotarliśmy. Wysoki kamień. No już niedługo. Kilka kilometrów jeszcze zostało, ale generalnie muszę powiedzieć, że no jestem zmęczony, nie? Mniej niż
jakie biegłem lądek, ale kurczę, mimo to dystans daje popalić. Pogoda nie pomogła, albo pomogła, ciężko powiedzieć. No nic, niedługo. Yeah! O! Dzięki!